Tak, postaram się szybko, bo jesteśmy troszeczkę po czasie. Yy, Internet Forum. Yy, było, było wiele razy, infa, było, były wiele razy rozmowy na ten temat na naszych grupach dyskusyjnych, yy, czy, czy je zamknąć, czy nie zamykać, co, co robić w zamian. No i wpadliśmy z Robertem na taki pomysł, żeby, żeby zrobić forum, tylko troszeczkę bardziej rozbudowane w formule w stosunku do takich zwyczajnych for. Po co kolejne forum, tak? Bo mamy i trzepak i e, były forum Kike i e, forum e, robione przez pana Knycza. E, także po co? Ponieważ to będzie porą wymiany informacji tylko dla nas, dla, dla członków Inet, będą cztery poziomy dostępu, o których za chwileczkę powiem, ponieważ konwencja grup dyskusyjnych w Inecie powoli przestaje się sprawdzać z tego, co widzimy, na, jak zadajemy jakieś pytania na grupie dyskusyjnej, aktywnych jest około 20-30 osób, więc na 200 firm jest to bardzo mało. Na forum są większe możliwości dostosowania go pod nasze potrzeby. Grupy dyskusyjne mają pewne ograniczenia, których nie da się przeskoczyć. I tutaj dzięki Łukaszowi Pietrowskiemu z KRT.net udało się zrobić tak, żeby nie, nie trzeba było tworzyć nowych kont na forum, czyli nie trzeba kolejnego hasła pamiętać, wszystko będzie zintegrowane z systemem Inet. Także przy utworzeniu nowego konta w Inecie będzie można też od razu zalogować się na forum pod tym samym loginem i hasłem. Uh... Um. Inetforum, Forum, tak. Możliwość, będzie możliwość utworzenia kilku działów, co w sumie, jeżeli chodzi o grupę dyskusyjną, też było, ale te działy będą miały poszczególne jeszcze subkategorie, także to nie będzie tylko jeden dział i tam będzie wszystko, ale w dziale prawnym będziemy mieli też kilka kategorii, w dziale technicznym też. Zresztą już w tym momencie są potworzone takie testowe kategorie, będzie można się z nimi zapoznać, kto chce na, 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 na inetgrouppl forum Będzie dział związany tylko i wyłącznie z projektami, o których też teraz mówiliśmy i będziemy mówić już pewnie do końca dzisiejszej konferencji, będą działy specjalne dla sponsorów i dla ich usług, także będzie można zadać pytanie dotyczące usługi, dotyczące danego towaru, lub, lub zamieścić jakiś test swojego, swój test sprzętu danego sponsora i skonfrontować go z, z wynikami tego testu. No i kolejne działy, w razie zapotrzebowania, jeżeli ktokolwiek będzie chciał, no to będziemy mogli stworzyć, jeżeli będzie potrzeba, kolejne działy. Będą cztery poziomy dostępu do, do forum, tutaj bardzo dużo Robert dał informacji, jak to, jak to mogłoby wyglądać i uważam, że to jest świetny pomysł. Będzie dostęp tylko dla partnerów, tylko dla udziałowców, czyli to, co już było, ale będzie też dostęp dla pracowników naszych firm, na przykład do grupy technicznej i do, jak będziecie chcieli, też do grupy prawnej, bo to już na waszą prośbę będziemy przyznawać ten dostęp. I dzięki temu pracownicy będą mogli się szybciej uczyć, bo będą mogli się też między sobą wymieniać wiedzą, jak to działa w innej firmie, ale też nie będą mieli dostępu do informacji, które, których jako właściciele nie chcielibyśmy czasami, żeby... Żeby znali. No, różne rzeczy się pisze, także już zostawię bez dalszych, dalszego rozwinięcia. No i będzie też poziom właśnie dla zaproszonych podmiotów zewnętrznych, żeby sponsorzy, sponsorzy też nie widzieli, co my piszemy, ale żeby, żebyśmy mieli z nimi lepszy kontakt. To, czym, w czym bardzo widzę potencjał forum, właśnie to będzie też rozbudowany dział prawny. Będą na bieżąco aktualizowane dokumenty związane z działalnością ISP, już jest spora ich ilość na, dostępna na forum. Będzie możliwość też zadania pytania do kancelarii prawnej. Już teraz testowo ktoś zadał pytanie dotyczące stworzenia pisma do, do kombornika, ponieważ nie wie jak to zrobić. No i wczoraj prawniczka stworzyła mi takie pismo, będę je za chwileczkę na forum. Wrzucał, Więc jeżeli będzie kolejne jakieś pytanie, też będziemy starać się na bieżąco odpowiadać, bo tego, z tego, co widzę po sobie, właśnie ISP brakuje, czyli właśnie takiej szybkiej porady prawnej, z którą można się też podzielić. Oczywiście nie każdy temat jest identyczny z innym, ale, ale bardzo, wiele, bardzo wiele tematów można ze sobą połączyć i, i takie pismo do komornika, myślę, że każdemu się przyda, bo mamy różnych klientów. Forum też w stosunku do grupy dyskusyjnej ma większą dostępność. Można go przeglądać przez komórkę. Nie, nie mi się nie udało znaleźć na Androida aplikacji, która jest w miarę, w miarę porządna, jeżeli chodzi o przeglądanie grup dyskusyjnych. A do forum jest mnóstwo aplikacji na Androida i ios a. Są też kanały RSS, które dosyć szybko informują o, o kolejnych nowych tematach, w zależności od tego, co sobie ustawimy. No i załączniki. W grupach dyskusyjnych, jak już się kliknęło na post, to już trzeba było ten załącznik ściągnąć. A tutaj klikamy na post, przeczytamy i jeżeli chcemy, to nawet jak ktoś załączy, nie wiem, screen z jakiegoś urządzenia w BMP, to, to możemy to pobrać, a tam, tam nie było takiej możliwości, zawsze trzeba było pobierać. Nawet jak ktoś miał internet komórkowy, to ten limit szybko znikał. No i jest o wiele bardziej rozbudowane wyszukiwanie tematów w stosunku do grup dyskusyjnych, co myślę, że też jest dużym atutem. Jeżeli jakieś są pytania, zapraszamy na forum. Kontakt do mnie, jakby ktoś jeszcze nie miał.